Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że Brian Thompson, 50-letni dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa United Health, został śmiertelnie postrzelony na nowojorskim Manhattanie. Według nowojorskich mediów do zamachu doszło kwadrans przed godziną 7 rano lokalnego czasu w ruchliwym miejscu na 6 alei w Midtown. Dyrektor zmierzał właśnie do hotelu New York Hilton. Tam w sali balowej odbywać się miała doroczna konferencja inwestorów zarządzanej przez niego firmy, znanego przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej. Według śledczych, na których relacje powołuje się CNN, uzbrojony napastnik czekał na Thompsona około 10 minut. Otworzył do niego ogień z odległości około 6 metrów, oddając kilka strzałów. Następnie przebiegł przez ulicę, wskoczył na rower i uciekł. 50-latek został postrzelony w klatkę piersiową. Przybyli na miejscu ratownicy medyczni, zabrali go w stanie krytycznym do szpitala Mount Sinai West, gdzie stwierdzono jego zgon. Thompson został mianowany dyrektorem generalnym United Health w kwietniu 3 lata temu. Jak pisze CNN, firma nie udzieliła na razie komentarza w tej sprawie. FBI ogłosiło, że oferuje $50,000 za informacje prowadzące do aresztowania i skazania strzelca, który śmiertelnie postrzelił dyrektora. Podczas gdy wysiłki zmierzające do zidentyfikowania i zlokalizowania podejrzanego są kontynuowane. Nagroda FBI, która jest dodatkiem do nagrody w wysokości $10,000 oferowanej przez policję, pojawia się, gdy śledczy próbują połączyć ruchy mężczyzny podejrzanego o to, co nazwali ukierunkowanym atakiem, który zabił Briana Thompsona na Manhattanie. Tożsamość podejrzanego wciąż jest nieznana, podobnie jak motyw, jednak najwyraźniej ukierunkowany charakter ataku i słowa opóźnić, zaprzeczyć i zdeponować, napisane na łuskach pocisków odzyskanych z miejsca strzelaniny, sugerują, że jest to związane z rutynową odmową przez branżę ubezpieczeń zdrowotnych płatności za usługi medyczne dla wielu Amerykanów. Zadłużenie z tytułu opieki zdrowotnej jest główną przyczyną bankructw w Stanach Zjednoczonych, a nastawieni na zysk ubezpieczyciele zdrowotni, tacy jak United Health, należą do najbogatszych korporacji w kraju. Thompson, który mieszkał w Minnesocie w pobliżu siedziby firmy, zarabiał $10 milionów rocznie na stanowisku dyrektora generalnego. Innymi słowy, myślę, że można, że nie będzie przesadnym stwierdzenie, że zastrzelono dyrektora firmy, która bogaciła się kosztem ludzkiej krzywdy. To znaczy, robiła to, bo tamtejsze prawo na to pozwala, ale jednak. I zdaje się, że ludzie w internecie mają dużo do powiedzenia na ten temat. No i wiecie, jeżeli ktoś sobie robi śmieszki, jakieś memy z tego, że typa zastrzelili, no to ja tam osobiście nie polecam, ale umówmy się, ludzie mają różne poczucie humoru. Natomiast w momencie, gdy ktoś na kanwie tego próbuje zupełnie na serio twierdzić, że a może to w sumie dobrze, że zamordowano gościa, i to nawet gdy ktoś to robi w takiej formie pasywnej, na zasadzie relatywizowania całej tej sprawy, że no może nie wykluczajmy możliwości mordowania ludzi, których nie lubimy, to jest bardzo ciekawe stanowisko, które zdaje się zakładać chyba, że stan naszej cywilizacji, mimo iż mimo wszystko jest niemal najwygodniejszym i najbezpieczniejszym punktem w historii, to jednak jest tak przerażająco zły, że usprawiedliwia mordy polityczne, przynajmniej w Stanach. I to jest w ogóle też bardzo dobry moment, by zauważyć, że, nie wiem czy wiecie, ale Janusz Waluś wrócił do Polski. Z lotniska odebrał go Grzegorz Braun. Serio. Janusz Waluś, jeśli ktoś nie wie, to jest były członek neonazistowskiej organizacji Afrykanerski Ruch Oporu i jest on mordercą Chrisa Haniego, który był przewodniczącym południowoafrykańskiej partii komunistycznej, który mimo iż w momencie zabójstwa w 1993 brał udział w pokojowym procesie zakończenia apartheidu w RPA, no to wcześniej, we wcześniejszych latach Chris Hani był szkolonym w ZSRR szefem Umkhonto Wesizwe, terrorystycznej bojówki odpowiedzialnej za liczne zbrodnie, również na cywilach, w tym za czystki wewnętrzne w Afrykańskim Kongresie Narodowym, kiedy to niedostatecznie komunistycznych jego członków wsadzano do obozów. No i ktoś teraz zakrzyknie, że Szymon, że to jest zupełnie nie to samo, co przed chwilą umawiałeś. Oczywiście, że to nie jest to samo. Po pierwsze, realia społeczne RPA sprzed 30 lat, a dzisiejszych Stanów Zjednoczonych to są dwie różne rzeczy. A po drugie, no to może i prezesi korporacji ubezpieczeniowych bogacą się na ludzkiej krzywdzie, ale komunizm jest zbrodniczą ideologią, która zamordowała kilkadziesiąt milionów ludzi, więc jasne, to nie jest to samo. Ale punktem wspólnym tych dwóch zjawisk jest to, że w internecie można czasem spotkać ludzi, którzy będą albo relatywizować, albo wprost zachwalać te morderstwa, jako w sumie nawet może uzasadnione. I ja wiem, że to jest internet i nie wszyscy piszą to na serio, ale warto zdawać sobie sprawę, że w tym internecie są również ludzie, którzy piszą to całkowicie na poważnie, a potem ewentualnie próbują się zasłaniać hasłami, że tylko żartowali, kiedy ktoś im to wytknie. I podejrzewam, że sympatycy tych dwóch różnych panów to są grupy prawie rozłączne, a ich członkowie będą zaraz bardzo oburzeni, że ja śmiem porównywać jednych do drugich, natomiast zauważmy, że są to grupy, które wspólnego mają to, że wydaje im się, iż morderstwo jest uprawnioną formą realizacji celów politycznych, a technicznie rzecz ujmując, to się chyba nawet nazywa terroryzm. I wydaje mi się po prostu, że nam wszystkim powinno bardzo zależeć na tym, żeby tego typu ludzie nigdy w życiu, broń Boże, nie dostali żadnej władzy.
kolejno. Według ustaleń dziennikarza Piotra Nisztora, koncern PKN Orlen podpisał umowę na sponsoring w WOŚP Jerzego Owsiaka. Pod koniec listopada Orlen podpisał umowę na sponsoring trzech najbliższych finałów WOŚP. Z nieoficjalnych informacji wynika, że łączna wartość kontraktu to około 3,9 miliona złotych. Do tego od stycznia 2025 od każdej sprzedanej przez Orlen kawy co najmniej 1 zł trafi na WOŚP, napisał Nisztor w serwisie X. Sprawa wywołała lawinę krytyki ze strony opozycji. Poseł PiS Radosław Fogiel przypominał słynny plakat Polacy pokonajmy to zło, które Fundacja Owsiaka próbowała na krótko przed wyborami parlamentarnymi w zeszłym roku. Najpierw PZU dało miliony Owsiakowi, teraz Orlen. Za czasów Zjednoczonej Prawicy państwowe firmy się wzmacniały, bogacąc społeczeństwo. Za rządów Donalda Tuska słabną, bogacąc prywatną firmę. Komentuje z kolei Marcin Warchoł. Zwrot za banery wyborcze, które Polakom zafundował Owsiak w kampanii? Nagroda za wspólne pokonanie zła? Gdzie jest PKW i prokuratura? Pyta Jacek Sasin. Publicysta do rzeczy Łukasz Warzecha zapowiedział, że nie będzie już kupował kawy na stacjach Orlenu. Zmiana władzy sprawiła, że finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wróciły do mediów publicznych. W okresie rządów PiS impreza nie była transmitowana w TVP. Jerzy Owsiak niejednokrotnie krytykował poprzednią władzę. Wielkie kontrowersje wzbudziły właśnie plakaty, które pojawiły się na ulicach polskich miast przed wyborami parlamentarnymi. Widoczne na nich było hasło Polacy pokonajmy to zło, wygramy, a poniżej znacznie mniejszą czcionką dopisane było z sepsą, że wygramy. Wielu komentatorów odczytywało to jako wezwanie do głosowania przeciw partii Jarosława Kaczyńskiego. I wiecie, to jest naprawdę wspaniała rzecz, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomaga ogromnej liczbie ludzi i ja się bardzo cieszę z tego. Ja nie mam nic ani do samej organizacji samej w sobie, ani do tego, że masa ludzi ją wspiera. Ale czy Orlen, będąc spółką państwową, jeśli chce wspomóc służbę zdrowia, to czy nie może zrobić bezpośredniej dotacji właśnie na służbę zdrowia? Dlaczego musi przepuszczać te pieniądze przez Fundację Jurka Owsiaka? No bo dzięki temu, no oczywiście część tych pieniędzy faktycznie trafi na służbę zdrowia, ale część, no siłą rzeczy, pójdzie na utrzymanie struktur fundacji. I to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Może pamiętacie, kilka miesięcy temu PKP, chcąc pomóc powodzianom, zamiast zrobić to poprzez własną Fundację Pomocową Kolei Państwowych, która też istnieje, no to właśnie przepychało te pieniądze przez Fundację WOŚP-u. I no nie wiem... Troszkę tak to faktycznie wygląda, jakby rząd się odwdzięczał WOŚP za to, że wsparli ich w kampanii wyborczej. Nie wiem jak wam, mnie osobiście troszkę się to kojarzy z relacją, jaką miało PiS do Kościoła katolickiego, a przynajmniej do firmy ojca Rydzyka. A myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że Kościołowi na dłuższą metę bardzo się to nie opłaciło wizerunkowo. Po prostu zachęcam do zastanowienia się, czy waszym zdaniem Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy opłaci się tego typu współpraca z daną opcją polityczną na dłuższą metę. Ja mam poważne wątpliwości, czy im się to będzie opłacać. Kolejno. Funkcjonariusze CBA weszli do obiektów Fundacji Lux Veritas, którą kieruje toruński redemptorysta ojciec Tadeusz Rydzyk. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez poprzedniego ministra kultury. Rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Rzeszowie, prokurator Dorota Sokołowska-Mach, zaczęła, że podstawę wszczęcia śledztwa stanowiły dwa zawiadomienia złożone w niniejszej sprawie przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz ministra kultury. Na początku stycznia tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości informowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, była Fundacja Lux Veritas. Fundacja do końca 2026 roku miała otrzymać łącznie 7,2 miliona złotych. I to jest tak troszeczkę w kontekście tego poprzedniego newsa, no bo teraz posłowie w PiS się strasznie oburzają, jak to można dawać miliony na jakąś prywatną fundację. No, wyście też dawali miliony tylko na prywatne fundacje, tylko inne. Kolejno. Siergiej Ławrow uczestniczył w spotkaniu organizowanym w krajach Unii Europejskiej po raz pierwszy od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad dyplomaci zapowiedzieli bojkot przemówienia Rosjanina. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak sala pustoszeje, gdy Ławrow zabrał głos. Z sali wyszli m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Ławrow przyjechał, by kłamać na temat rosyjskiej inwazji i rosyjskich działań w Ukrainie. Ja nie będę słuchać tych kłamstw. Czytamy w opisie nagrania, które opublikował na X. Podobne nagranie opublikowało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ukraina nadal walczy o swoje prawo do istnienia. Rosyjski zbrodniarz wojenny przy tym stole musi widzieć. Ukraina wygra to prawo, a sprawiedliwość zwycięży, mówił Andrii Sybicha, zanim wyszedł ze sali. W trakcie wystąpienia rosyjskiego ministra salę obrad opuściły też delegacje Litwy, Łotwy i Estonii oraz Czech. W sali pozostał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Według mediów Ławrow rozmawiał wcześniej z ministrem spraw zagranicznych Węgier, Peterem Szijjártó. Sikorski już wchodzi
wchodząc na obrady Rady Ministerialnej OBWE na Malcie, wyraził stanowczy sprzeciw wobec przemówienia szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. Nie będę słuchać kłamstw, nie usiądę przy jednym stole z panem Ławrowem. I dobrze, myślę, że to jest dobry przykład tego, jak rząd poprawnie sygnalizuje nasze stanowisko. I może to i nie jest zbyt dyplomatyczne, ale trudno o dyplomatyczne podejście do ludzi, z którymi jesteśmy de facto w stanie zimnej wojny. Kolejno. Irankom nie wolno pokazywać nie tylko włosów, ale także szyi, przedramion czy kostek. Dodatkowo reżim będzie dotkliwiej karał kobiety, które naruszą surowe zasady ubioru. Zaostrzenie przepisów dotyczących czystości to złamanie przedwyborczej obietnicy prezydenta Masuda Pezeszkina, który deklarował, że nie zrobi nic podobnego. W Iranie za naruszenie surowego kodeksu ubioru po raz pierwszy kobieta będzie zmuszona zapłacić grzywnę w wysokości 155 euro, a za drugie takie przewinienie kara wzrośnie kilkukrotnie. Karane będzie także krytykowanie decyzji czy protestowanie przeciwko niej. Wówczas Iranka zmuszona będzie zapłacić dodatkowe 155 euro. Obowiązek zgłaszania naruszeń co do ubioru kobiet będą mieli taksówkarze, a zarządcy osiedli obowiązek udostępnienia nagrań wideo kobiet bez okrycia głowy. Za niedopełnienie tego przepisu będzie grozić kara grzywny. Co więcej, w Iranie nadal stosowane są okrutne kary, nieprzewidziane przez prawo. Irańska aktywistka Masih Alinejad informowała o kobiecie, która za wyjście z domu bez hijabu otrzymała 74 baty. Po wydarzeniach z 2022 roku, związanymi ze śmiercią Maszy Amini, 22-latku aresztowaną za rzekome nieprawidłowe noszenie chusty, w kraju nasiliły się protesty, które jednak nie odniosły większego skutku. Prezydent Masud Pezeszkian, mimo zapowiedzi w kampanii wyborczej o złagodzeniu prawa wobec Iranek, nie zrobił w tej kwestii niczego. Zwróćcie uwagę, jaki mamy niesamowicie ciekawy styk różnych rzeczywistości. Cyfrowe narzędzia nadzoru w formie kamer osiedlowych, umożliwiające egzekwowanie kar cielesnych w formie batów za nieobyczajny brak nakrycia głowy. Jest w tym coś interesującego, chyba mogę powiedzieć, w tym sensie, że jest to taki dla nas z europejskiej perspektywy nieoczywisty kierunek rozwoju społeczno-technologicznego. Natomiast dodatkowo warto tutaj zauważyć, że Iran w tym miejscu nie robi nic innego niż kultywuje obyczaje obecne w tradycji tamtych regionów i tamtych kultur. Charakterystyczne dla nich wręcz, tak? I oczywiście części społeczeństwa się to nie podoba, ale części to nie przeszkadza, bo tak jak mówiliśmy, te protesty sprzed 2 lat przez moment były gorące, ale nie zaraziły większej części populacji. I zwróćmy uwagę, że gdy my mówimy, że bicie kobiety za brak nakrycia głowy jest złe, to dokonujemy tej oceny przez pryzmat naszych wartości kulturowych, bo w naszej kulturze to jest oczywiste, że tak nie wolno, ale w ich kulturze oczywistym to na pewno nie jest. To nie znaczy, że nasza ocena jest niepoprawna, ale właśnie teraz mamy dwie możliwości. Albo nie wolno oceniać innych kultur, żadna kultura nie jest ani lepsza, ani gorsza, tylko są po prostu różne. I wtedy nasze potępienie irańskiego prawa jest nieuprawnionym aktem kolonializmu kulturowego, w którym my próbujemy wymusić na biednym Iranie zakaz bicia kobiet, bo on jest sprzeczny z naszymi wartościami. Albo kara batów za nieobyczajne nakrycie głowy jest w obecnych realiach cywilizacyjnych czymś złym, niezależnie od tego, czy dzieje się to w Iranie, czy we Francji na przykład. I nie trzeba uciekać się do całościowej oceny kultury irańskiej, ale można wskazać, że ten element kultury irańskiej jest zły i dobrym dla ich kultury byłoby go zmienić. Ale żeby móc tak powiedzieć, to musielibyśmy uznać, że istnieją lepsze i gorsze przynajmniej elementy kultur. Bo jeżeli zmiana w jakiejś kulturze byłaby zmianą na lepsze, to znaczy, że poprzedni stan tamtej kultury był gorszy, a istnieje możliwie lepszy stan tamtej kultury, a więc kultury mogą być lepsze lub gorsze. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze kilka lat temu strasznie niemodnym było mówić takie rzeczy, ale chyba dzisiaj powoli się to na szczęście zmienia. Kolejno. Prezydent USA Joe Biden ułaskawił syna, choć wcześniej twierdził, że tego nie zrobi. Hunter Biden został uznany za winnego skłamania na temat brania narkotyków przy ubieganiu się o pozwolenie na broń oraz posiadania jej jako osoba uzależniona. Z pewnością nie jest to najpiękniejszy koniec tej prezydentury. Z drugiej strony można jednak zrozumieć pobudki Bidena seniora, jak czytamy na bezprawniku. Hunterowi Bidenowi razem groziło do 17 lat pozbawienia wolności w sprawach podatkowych oraz aż 25 lat za kłamstwo w sprawie pozwolenia na broń. Teraz, zgodnie z prezydenckim aktem łaski, wszystkie czyny popełnione przez Huntera Bidena pomiędzy 1 stycznia 2014 a 1 grudnia tego roku są objęte pełnym i bezwarunkowym ułaskawieniem. Wspomniane zarzuty zostały wspomniane w jego treści, ale w praktyce mamy do czynienia z decyzją in blanco. Obejmuje wszystko, co prezydencki syn uczynił w tym okresie. Joe Biden ułaskawił syna i równocześnie oburzył amerykańską opinię publiczną. Słowa krytyki płyną na niego nie tylko ze strony republikanów, ale także demokratów. Obydwie partie zarzucają mu całkiem słusznie podkopanie zaufania obywateli w wymiar sprawiedliwości. Sprawa bulwersuje także dlatego, że prezydent wcześniej deklarował, że nie będzie wykorzystywał swoich prerogatyw do wpływania na postępowanie przeciwko Hunterowi. Co się zmieniło? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Donald Trump wygrał wybory prezydenckie. Joe Biden nie ma już nic do stracenia.
Demokraci w ostatnich wyborach przegrali wszystko, co tylko mogli przegrać. Do tego pozbawili ustępującego prezydenta szansy na powalczenie z Trumpem, zamiast tego preferując fatalną kandydaturę Kamali Harris. Jak czytamy, sam Biden ma już swoje lata i nie będzie już w stanie osłaniać swojego syna marnotrawnego. Należy dodać, że pozostała trójka jego dzieci nie żyje. Córki zginęły tragicznie, a drugi syn na nowotwór. Dlatego wiecie, no tak czysto po ludzku, no to gdzieś tam jest to nawet może zrozumiałe, że tata chce uratować swoje dziecko przed więzieniem, no tylko, że elementem no, systemu demokratycznego jest takie założenie, że ludzie na wysokich stanowiskach nie będą takich rzeczy robić. W sensie to jest oczywiście teoretycznie legalne, ale zastanówcie się, jak to świadczy o stanie systemu politycznego tam. Przecież to się kojarzy z jakąś bananową republiką w ogóle, nie? A ja dodatkowo się to wyjątkowo wpasowuję w to hasło, którym było wspomniane w jednym z poprzednich odcinków na Wojnie Idei, że Stany Zjednoczone to najbogatszy kraj trzeciego świata. Natomiast podejrzewam też, że nie wpłynie to zbyt dobrze na i tak średni wizerunek Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze niedawno, przypomnijmy, tamta partia powszechnie przekonywała, że Joe Biden to jest wielki mąż stanu i można mu ponownie powierzyć cały kraj. No i chyba już nikt nie ma wątpliwości, że było to nieco na wyrost. Kolejno. Poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk, zapytany przez dziennikarza o rosnące ceny masła, odpowiedział, że przecież bułkę można jeść też bez masła, więc w ogóle bez przesady. Link do pełnej wypowiedzi w opisie, to oczywiście parafrazuję. Ja wiem, że to jest pojedyncza wypowiedź pojedynczego posła, ale mam wrażenie, że nie jest to najlepszy sposób komunikowania się z ludźmi, którymi rządzicie, zwłaszcza, że nawet takie pojedyncze wypowiedzi pojedynczych posłów potrafią być potem bardzo dobrze pamiętane i rzutować nawet na cały rząd. Natomiast z drugiej strony, według nowego raportu OECD, Polska i Estonia to jedyne kraje, w których systematycznie poprawiały się wyniki ponad połowy wskaźników jakości życia w latach 2010-2023, przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. Zauważono, że rośnie też subiektywna ocena zadowolenia z życia Polek i Polaków. Tymczasem w 19 krajach, głównie w Europie i obu Amerykach, postęp ograniczył się maksymalnie do dwóch czynników. Zaznaczono, wyjaśniono, że wskaźniki obejmują rozmaite wymiary życia osobistego i społecznego, takie jak na przykład zdrowie, wiedza i umiejętności, jakość środowiska, subiektywny dobrostan, bezpieczeństwo, relacje społeczne i obywatelskie. Te kategorie ilustrują szeroki zakres zagadnień, które składają się na jakość życia w ujęciu OECD. Ponadto Instytut zauważył, że Polska od lat pnie się również w rankingach zadowolenia z życia. Dane OECD wskazują bowiem, że subiektywna ocena zadowolenia z życia Polek i Polaków pozostaje na relatywnie wysokim poziomie. W skali od 0 do 10 Polska osiągnęła wynik 7,6. Wyprzedza nas Finlandia, Słowenia, Belgia i Austria. Z kolei za Polską znalazły się Niemcy, Łotwa i Grecja, co świadczyć ma o relatywnie niższym poziomie deklarowanego zadowolenia z życia w tamtych państwach. Zauważono natomiast, że poziom kapitału społecznego pozostaje na niższym poziomie, wymagającym intensywnych działań. Jednocześnie, jak zauważono w Polsce i we Włoszech, poziom zaufania do rządu nie zmienił się znacząco w ciągu dekady, choć odnotowano poprawę zaufania do innych ludzi. To oznacza, że Polacy trochę bardziej ufają sobie nawzajem, choć ich zaufanie do instytucji pozostaje na podobnym poziomie. Do tego okazuje się, że względnie niewielka liczba ludzi na świecie żyje lepiej niż Polacy. Przeciętny Polak żyje lepiej pod względem ekonomicznym niż 85% populacji naszej planety. Według wskaźnika PKB per capita 1,1 mld ludzi, czyli około 14,2% światowej populacji radzi sobie lepiej pod względem PKB niż przeciętny Polak. Gorzej od nas radzi sobie niemal 6,9 mld ludzi, stanowiących 85,3% globalnej populacji. No i fajnie. Ja wiem, że to jest takie trochę nieintuicyjne dla nas, bo my mamy w polskim kodzie kulturowym wewnętrzną potrzebę narzekania na nasz własny kraj i mam wrażenie, że w ogóle dużej liczbie osób jakby ciężko było uwierzyć, że w Polsce jest naprawdę całkiem nieźle. Ale zauważenie i docenienie tego chyba nie kłóci się z tym, że no nadal wskazujemy problemy i naprawiamy cały czas to, co jest do naprawiania, ale jednocześnie wydaje mi się, że warto docenić, że jest całkiem w porządku. Są miejsca na świecie oczywiście, gdzie ewidentnie jest lepiej, ale takich miejsc nie jest aż tak dużo, a jest bardzo dużo miejsc, w których jest znacznie, znacznie gorzej. No i to tyle. Pod spodem tradycyjnie znajdziecie link do nagrania z bonusową częścią prasówki, gdzie omawiamy m.in. to, że polskie sądy zdają się być wyjątkowo pobłażliwe dla przestępców z ostatniego pokolenia, a także z uwagi na to, że zbliżają się święta, to jeżeli ktoś szuka ciekawych prezentów, to zapraszamy do sklepu zależy.pl, gdzie ostatnio pojawiły się koszulki i kubki nawiązujące do wieży Babel Broigla. Także zapraszam do przejrzenia też innych koszulek i kubków z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki. Linki również są poniżej i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.